Za 20 minut 13 to program środka. Jest z nami mama festiwalu Dreamer, Dreamers Land Beata Zwolińska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Muszę powiedzieć, że zajrzałem na stronę i bardzo rozczuliło mnie to, że może można być mamą, matką festiwalu, ale też ojcem, to z kolei współorganizator, czyli jak domyślam się partner. Tak, to mój mąż. Tak jest. <laughs> Jesteśmy rodzicami tego projektu z pełnym oddaniem i. Myślę, że rodzice, którzy mają swoje dzieci, dobrze rozumieją tą alegorię, ile oddania czułości, ale również takie wymagające jest odpowiedzialności. To i odpowiedzialności jest bycie właśnie rodzicem, a ten projekt ma w sobie te jakości, dlatego tak siebie nazywamy nieproducentami. Czasami. Tak, rodzicami. czasami dziecko też potrafi zajść za skórę, więc pojawiają się różnego rodzaju wyzwania. Organizacja festiwalu to też jest duże wyzwanie, zwłaszcza jeżeli jest bogaty program, jeżeli też jest nie tylko muzyka, tylko różnego rodzaju aktywności. Są, są planowane między trzecim a siódmym dniem lipca festiwal Dreamers Land, czyli taki festiwal dla marzycieli. Festiwal, tak, to jest kraina marzycieli, natomiast nie chodzi o bujających w obłokach oderwanych od rzeczywistości ludzi, których chcemy zabrać wyżej, a chodzi o sedno, o zabranie ludzi do wewnętrznego przypomnienia sobie poczucia sensu i poczucia tego wewnętrznego, pierwotnego marzenia, z którym przychodzimy jako ludzie tutaj, na świat. I Tworzymy taką piękną, artystyczną, baśniową, alegoryczną czasoprzestrzeń przez aktywności, warsztaty, wspaniałe koncerty, strefy, wykłady, piękną naturę, po to, żeby ludzie mogli sobie przypomnieć ten swój wewnętrzny sens. A druga warstwa to jest ten kolektyw, to jest to, że jesteśmy stadni i oprócz indywidualnych, wewnętrznych pragnień łączy nas kolektywne, wewnętrzne pragnienie, wewnętrzne marzenie nas wszystkich jako ludzi i to zawsze pozostawiamy niewypowiedziane, Poczute. Mm -hmm. I to jest ta intencja. I o to chodzi w tym Dreamers Landzie. Tak, ale czy to jest festiwal dla osób zamkniętych w sobie? Każdy może się pojawić? Czy jednak pewnego rodzaju otwartość jest konieczna, żeby każdy, się przełamać? Każdy może się pojawić. Tutaj siedzi przed tobą introwertyczka, która lubi słowa, więc sobie z tobą swobodnie o, tym, o tej przestrzeni mogę dyskutować. Natomiast ta przestrzeń jest przyjazna zarówno dla ludzi, którzy potrzebują oddechu i i właśnie przestrzeni, ze względu na to, że to nie jest tak typowy festiwal. Ja to nazywam też kolektywnym retritem w pięknej przyrodzie. Nie ma tam tłumów, bo liczba osób i biletów jest ograniczona do pewnej ilości. Jest nas dużo, ale na tyle, żeby znaleźć to sobie dla siebie miejsce. Więc przyjeżdżają też tam wspaniali, piękni ludzie, otwarci. Otwarci, mm -hmm. więc można um, przejść przez um, swoje ograniczenia i spróbować właśnie w takim miejscu również wyjść do ludzi, a ci, co są tacy mocno ekstrawertyczni, pragną kontaktu, relacji, siedzenia przy ogniu, dżemowania, interakcji, też to znajdą, jakie rodziny. Czyli właściwie program, festiwal ma swój program, ale jest też dużo takiej spontaniczności i takiej yy, yy, improwizacji. To jest taka, hmm, taki artystyczny nexus który łączy w sobie różne formy sztuki. Sztukę transformacyjną, ja tak to określam, czyli taką, która wnosi pewną wartość, daje przestrzeń do poszukiwań i ona wyraża się w właśnie w warsztatach, w koncertach, ale też w różnych um, instalacjach artystycznych. Więc to poszukiwanie jest byciu w relacji również z tymi wszystkimi instalacjami, tym, co artyści tam wnoszą. Ona daje przestrzeń do kokreacji, tam każdy współtworzy, ale oczywiście jest to stworzone przez nas zadbane, zaopiekowane, poddajesz się pewnemu strumieniowi zaplanowanej przez nas opowieści. No, ja akurat zacząłem sobie to wyobrażać i też widziałem zdjęcia, które są dostępne na stronie festiwalu. Bardzo spodobała mi się koncepcja, że można się położyć na przykład na trawie i patrzeć w niebo i odpocząć, bo tak. miejsce też jest wyjątkowe, więc może trochę więcej na temat samej przestrzeni, jak ona jest zorganizowana. Jesteśmy w pięknej naturze. I to jest też ta jedna z tych podstaw, jeżeli mówimy o filarach Dream Islandu, czyli sztuka, natura, świadomość i kultury. Można tak w czterech słowach, na czterech filarach to oprzeć. I ta natura jest niesłychanie istotna, żeby wyrwać ludzi, mówię celowo wyrwać ludzi z tej zapętlonej codzienności, tego wyścigu, tej betonowej dżungli, w której funkcjonujemy, i zabrać ich do naszego takiego naturalnego środowiska, do zdjęcia butów, do bycia w przestrzeni natury pięknej, dziewiczej, bo jesteśmy jakby na skraju puszczy, w przepięknej przestrzeni zieleni, Puszka którą, my, pod... tak, którą mm -hmm. my podkreślamy, którą my dekorujemy, z którą współgramy. Eee, i, I tam jest po prostu pięknie. No to w takim razie jeszcze, jeszcze zapytam ciebie jako organizatorkę, skąd taki pomysł się wziął? To jest takie stworzenie wydarzenia, które w pierwszej kolejności podoba się Tobie i, i, i mężowi, tak? I chcecie wciągnąć do swojego świata. Coraz więcej osób? To jest taki złożony proces, bo Dreamersland jest takim organicznym tworem, który wyraża się przez wszystkie elementy, które są składowymi naszego życia. My jesteśmy razem już 22 lata, ale zaczęliśmy ze sobą, jakby chodzić, w cudzysłowie, kiedy byli, ja byłam jeszcze nastolatką i. Oboje byliśmy związani z branżą. Ja organizowałam też eventy, mój mąż również filmy, więc nasze kompetencje totalnie jakby odpowiadają i umiejętności tworzeniu takich rzeczy. Natomiast rdzeń, sens to wszystko co się tam wyraża my się musieliśmy najpierw wstać do tego żeby opowiedzieć tą, tą opowieść więc to jest taka organiczna nasza droga życia która nie dotyczy tylko mnie że my jesteśmy rodzicami ale to jest wspaniały zespół ludzi niesamowitych ludzi którzy wkładają całe serce w to i mamy taką wewnętrzną poczucie misji żeby stworzyć jakąś alternatywę dla tej zapętlonego czasem świata dla tych niektórych bolączek ale też dać przestrzeń do odpoczynku dotknięcia Sensu dotknięcia zwyczajności siedzenia z ludźmi przy ogniu, a z drugiej strony to do doświadczenia tego w takiej dużej jakości zaopiekowaniu z niesamowitymi artystami, którzy wielokrotnie są po raz pierwszy w Polsce właśnie na Dreamerslandzie. i to jest ogromny zaszczyt oni czują tą ideę, czują to pierwotne marzenia i jak już raz przyjadą, to stają się częścią tej rodziny i Głoszą, można powiedzieć, na całym świecie dobre wieści o Dreamlandzie, i dlatego przylatują tu ludzie z całego świata. To, to zaszczyt, że możemy swoją sztuką zapraszać ludzi do naszego świata i tworzyć wspólny świat na te parę dni, a z tymi jakościami iść dalej i zmieniać coś w tych naszych małych przestrzeniach wokół. Tak jest, no bo w takim życiu codziennym, faktycznie, myślę, że każdy z nas to czuje, zapętlamy się, zapędzamy się, żyjemy często w takiej betonowej przestrzeni, a nagle okazuje się, że spacer po lesie, czyli kontakt z naturą, może przynieść nowe refleksje, nowe doświadczenia, no i też wprowadzić nową ideę i jakość do tak. naszego życia. I często jest też tak, że trzymamy sobie w sobie te, tę myśl tę potrzebę, a okazuje się, że wiele osób ma podobnie i tak. nagle to Eksploduje, tak? I, i, I wszyscy mogą się dzięki temu dobrze bawić, cieszyć, również poznać i czegoś doświadczyć. Wspominałeś o artystach, tak. więc kto będzie gwiazdą tego rosnej edycji. Myślę, że tych gwiazd jest mnóstwo, tych ale. Gwiazd jest mnóstwo. Na, na kogo stawiacie, mówiąc tak brzydko, prawda? Ciężko jest to pewnie wybrać i jakoś ustawić w Ja muszę wymienić ale przynajmniej ale kilka, ale muszę powiedzieć o jednej... Zawsze jest ktoś najważniejszy, tak? Tutaj właśnie jest ich wielu, i wiesz, Dreamersland właśnie jest troszeczkę inną tą przestrzenią. Mhm. E, oprócz tego, że jest to festiwal, gdzie nie ma w ogóle alkoholu sprzedawanego i zapraszamy do zupełnie innego rodzaju interakcji, to tam eksplodują endorfiny, ale również dlatego, że wielu rzeczy doświadczysz tylko tu i teraz, czyli te kooperacje. Wiele spontanicznych kooperacji scenicznych, więc wiesz, na tej scenie polanie marzeń mogą zladzieć się cuda, tak jak za każdym razem, i ci artyści wchodzą w trójki, w czwórki, w dwójki, czyli ktoś improwizują, gra, ktoś tańczy, tak? dokładnie dołączają, mm -hmm. improwizują. To dzieje się magia tu i teraz, ale Dejadowa. Wspaniała artystka. Deep Forest. W ogóle, no Deep Forest. Ojciec, można go nazwać ojcem muzyki etnicznej, elektronicznej. Wspaniale, że będzie, że będzie z nami. Mouse, który jest prekursorem takiej formy kakao dance, który był już z nami trzy lata temu na Kakao Art Celebration i wspólnie tą taką ideę też, też niesiemy. Snow Raven. Tych artystów jest bardzo dużo. Jajma. Niesamowita, elficka, elficki wokal z medytacyjnymi dźwiękami. Chantre Szeba, która zabierze w medytacyjną przestrzeń bardzo, bardzo głęboką, albo Reinhardt, który no jest maestro, jeżeli chodzi o tworzenie zalupowanych dźwięków w przestrzeni muzycznej. I to jest tylko naprawdę maleńki fragment tego, co mówię o Polanie marzeń. To co istotne, rozpoczynamy, myślę taką, no to, to jest duże. Zrobić to na trawie. Preludium słowiańskie. Jeden z najpiękniejszych polskich spektakli. Pierwszego dnia otwiera w pełnej formie, tak jaka jest tam możliwa do zrobienia w tych warunkach festiwal i przez półtorej godziny, praktycznie będziemy podróżować przez opowieść, przez kalendarz słowiański. Mhm. Ponieważ kultury są niesłychanie ważne w Dreamerslandzie, bo to ma wszystko pokazać, że Różnią nas religia, kultura, przekonania, ale gdzieś pod warstwami jesteśmy tacy sami. I do tego, do tego rdzenia tam, tam dążymy tych przedstawicieli kultur w różnych strefach będzie wielu? Ale zaczniemy też naszym. I jak się okazuje, jest taki uniwersalny język, którym można się Sztuka, dogadać. Muzyka! Tak, tak jest. I, I my tym językiem mówimy. I, i, I mam nadzieję, że też udało się choć się trochę tej pozytywnej energii, znaczy jestem przekonany, przekazać za pośrednictwem radia. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, Dreamers Land to jest ten festiwal, który odbędzie się w między trzecim a siódmym dniem lipca. A, oczywiście, słyszałem, Puszcza Woli Moska to jest to miejsce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać, no to mamy taką możliwość. Proszę napisać program środka bez polskich znaków, małpolskiradio.pl. Myślę, że przyjdzie dużo wiadomości. Skontaktujemy się z laureatami mhm. też tą samą drogą, drogą cyfrową. A ja miałem przyjemność rozmawiać z Beatą Zwolińską, organizatorką festiwalu, a właściwie współorganizatorką festiwalu Dreamers Land. Dziękuję. Dziękuję.